Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3 Dziki Gon. I... się coś zbugowało? What the fuck? Dobra, powiem wam najpierw, że poprzedni odcinek był bardzo długi, ponieważ prawie godzinę. Bo powiem wam, że byłem zajęty tak walką z tym wojownikiem Dzikiego Gonu, co nie, że zapomniałem nawet kiedy skończyć odcinek, co nie. I przepraszam was za to. I dzisiaj może mi się uda zaatakować go jakoś, ale nie obiecuję. Jak coś nie tak będzie, to oczywiście, wiecie, zrobię tutaj cięcie, co nie, jak mi się nie uda właśnie z nim, co nie. My to już wiedzieliśmy w poprzednim odcinku. Dobra, na razie powiem wam, dobrze ma nam idzie, ale nie do końca. Dobra, ja tu wyciszę się jak coś. Mam nadzieję, że nie będziecie wkurzeni na mnie, co nie. Zdychaj, śmieciu. O kurde, wow. Nie fajnie. Prawie połowę żyć ma, no nieźle. Chodź tu. Chodź tu, Keira. Pięknie. Kurde. Pięknie. On tu zaraz wiem. Tak myślałem. No ja już to wiem, wiesz o tym. To słabe są te, co nie te. Te ogary są nie. Pięknie. Trochę nam zajmie ta walka, co nie? No niestety. W poprzednim odcinku no trochę zlamiłem, ale cóż. No niestety, trochę powiem wam, że te bossy w tej trzeciej części są bardzo trudne. Niestety. Ale postaram się dzisiaj jakiś krótszy odcinek. Pięknie. O, nie udało mi się. Ajajaj, nie fajnie. Zdychaj, śmieciu. On tam będzie stał, co nie w tym miejscu. O kurde, a ty dziadzie ty. Pięknie. Trochę mało modiłem, no ale cóż, no niestety. Czekajmy może na uzupełnienie żyć. Przydałoby się. Pięknie. 53 odjąłem mu, ta? Nie wiadomo ile on ma żyć. Na pewno nie zgadnę z... Niezgany, nie wiem, z 6000, nie więcej, nie wiem, mogę się mylić, co nie? Mogę się mylić co do tego, niestety. No chodź tu. Pięknie. Został podpalony, no nieźle. Pięknie. O, odjąłem mu. Nie laguj się teraz. No proszę cię. Dobra. Jakoś się uspokoiło na razie ta gra. Znaczy no, nagrywanie coś się zawiesiło na chwilę. No niestety. Wow, ale mu odjąłem pięknie. Mam nadzieję, że... Że teraz do końca żyć, to nie dednie, ale... Wow, udało mi się, pięknie. Dobra, teraz spokojnie. Kurde, Keira, pomóż mi, proszę cię.
Co on to robi? Co on to odwala? Co on to odwala w piruny? Chodź tu, Keira. Pięknie, pięknie. Jeszcze połowa żyć. Kurde, powiem, że dużo. Dużo jeszcze mu brakuje, znaczy no, brakuje do zabicia, co nie, niestety. Dobra, i teraz, i... Pięknie. O, prawie już koniec żyć ma, ale to wiecie. Jeszcze może się wszystko zdarzyć. Co nie, że dead na przykład, czy coś. Ale nie wiem, spróbuję nie deadać, co nie. Spróbuję nie deadać, co nie. O, pięknie. O, widzę, że teraz nie będzie, Boże. Nie będzie przywoływał tych. Jak to się nazywa? O, nie udało mi się. Pięknie. Zostało mi tylko tyle żyć. Wow. Powiem, że łatwiej jest, ale... Wow. Widzieliście to? On miał farta. No kurde, ludzie. Miałem farta po prostu. Pięknie. Jak dostał. O, się wkurzył chyba na mnie. O, wow, wow. No nie. Nie, ja tak się nie bawię z tobą. Nie. Nie ma mowy. Nie ma mowy nawet. Pięknie. O. Z tej strony. Wiem o tym. Zobaczymy, kogo on przywoła. O. Wow, no nie wierzę. O kurde, nie. Oh shit, no nie. Nie wierzę. Tak było blisko, no kurde, ludzie. Ja tu robię cięcie i widzimy się... szczerze mówiąc, przy końcu jego zabicia, co nie? To za chwilę się widzimy. To mi wygląda na laboratorium. Dobrze, moi drodzy, witam was z powrotem po przerwie i jak widzicie na swoich ekranach, udało mi się pokonać już tego wojownika dzikiego gonu, on gdzieś tutaj podaje, że powinien leżeć. Nie ma go, poszedł sobie. Albo tutaj gdzieś. Dobra, mniejsza z tym, ale go zabiłem. Powiem wam, że się skupiłem bardzo. Skupiłem się na tej walce i powiem wam, że on jest nawet łatwy. Zobaczymy, jak będzie jeszcze walka jeszcze, wiecie, z kim? Z dzikim gonem. Zobaczymy, czy w ogóle damy radę, bo ja muszę się postarać, żeby mieć chociaż... No, bo tutaj musimy sobie kupić jakiś mieczyk, co nie? Tak, trzeba będzie sobie kupić jakiś mieczyk. Ale spokojnie, no wszystko jeszcze czas mamy. Ile mamy w ogóle kasy? 530 orenów. No trochę, kurczę, mało. Poczekajcie, bo my mamy... To jest lepsze? 28. No to jest lepsze. O wiele. A spodnie 4. Buty 1. Aha, dobra. Kusza. Ta kusza jest, powiem wam, słaba. 4-6 obrażenia? Serio? No takie 2 na 10 bym powiedział, co nie? Dobrze, lecimy. Lecimy dalej, bo nie ma czasu, co nie? Trzeba zrobić, wykonać tą misję, bo już tę misję robimy ponad... 2 odcinki, czy 3 już? No niestety. Ale misje co niektóre takie bardzo długie, ale cóż. Niestety, to Wiedźmin 3 jest, wiecie, misje są bardzo długie w tej części, bardzo długie. Ale cóż, spokojnie. Nie ufaj nikomu, a przede wszystkim strzeż się Wiedźmin z krzywuchowych moczarów. Spróbuj dotrzeć tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio, niewiele nam to daje. No. Oj, mało coś dało nam to. Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki gon. Na pewno uruchomili projekcję.
Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani o Elfie, ani o Ciri. No cóż, wiemy, że dobrze ją znał. Podróżowali razem. Elf ostrzegał Ciri. Wiedźmy z krzywuchowych bagien. Z krzywuchowych moczarów. Kejra, jeśli coś przede mną ukrywasz. Ale ja przecież nic... Dlaczego nie powiedziałaś nic wcześniej? Przecież ci wspomniałem, że Ciri zadarła z jakąś czarownicą. Nie wiedziałam, że chodzi właśnie o nie. Zresztą, gdybym ci o nich opowiedziała, od razu byś tam popędził. A przecież musieliśmy najpierw sprawdzić, czy Ciri nie ma tutaj, prawda? Oj, trochę niefajnie zrobiłaś. Teraz, kiedy przeprowadziłem cię bezpiecznie przez jaskinię? Nie mogę uwierzyć, że tak źle o mnie myślisz. Ty chyba naprawdę masz jakiś uraz do czarodziejek. I nie mam pojęcia, skąd mi się to wzięło. Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Velen. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za bajanie starych bab, ale... Kiedy przybyłam do Velen, przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Słodyczy? No tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę wierzę, że znajdziesz Ciri. No dobrze, to na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. No właśnie. Dobra, co teraz? Po co w ogóle przyszliśmy? No właśnie, po co my to przyszliśmy? Pytanie, no, zadałaś sama się o sobie. No niestety, używając... Co? Tu coś mamy, jakąś... Legenda niedźwiedzia, wow. Fajnie. Tu coś mamy jeszcze? Tak jest. Coś jeszcze? Czy wszystko już? Ale nie... Co ty, Geralt, robisz? Ja nie chciałem tutaj, no ludzie. O! O, mamy jakiś schemat Skelligiska, co? Skelligiska. Tajemniczy mak zielarz. A, dobra. Tajemniczy mak zielarz. Oj, gdzie do ognia? Nie do ognia. Co to jest? Eliksir, który dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przyda. A, tu jakieś mamy te.